Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Koziorożca w horoskopie na 2023 rok. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam cię serdecznie oraz zachęcam do subskrypcji tego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco i abyście nie przegapili kolejnych horoskopów na moim kanale. Pamiętajcie, horoskop, który dla was przedstawiam, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym będzie to musiało rezonować. Jeżeli potrzebujesz porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz popatrzmy, Koziorożec i 2023 rok. Wyciągniemy sobie jedną kartę, która opisze najważniejsze zdarzenia dla Was w tym roku i jego ogólną energię. Także skupcie się i popatrzmy, jaka karta będzie towarzyszyła zodiakalnym koziorożcom w nowym roku. Popatrzmy, Koziorożec 2023 rok. Numerologicznie 2023 to siódemka, więc siódma karta od góry będzie waszą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i siedem. Zobaczmy, moi drodzy, jaka karta na ten rok dla koziorożca. No fantastycznie, koziorożce będą tutaj zadowolone, gdyż jest to tarotowa karta siły. Stabilizacja, moje drogie koziorożce, stabilność. Na pewno ten rok będzie dla was fantastycznym czasem, w którym uda wam się pokonać wiele trudności, które los może tutaj do was przysyłać, bądź też uda wam się pokonać trudności z ubiegłego roku, a nawet może z ubiegłych lat. Na pewno będziecie bardziej zahartowane i z taką większą pewnością siebie będziecie działać w 2023 roku. Jeżeli chodzi o pracę i o finanse, osoby szukające pracy, czy macie szansę znaleźć tutaj pracę? Macie szansę znaleźć nową pracę jak najbardziej, aczkolwiek mam pokazane tutaj, że praca będzie ciężka, jeżeli chodzi o wykonywanie i co dla niektórych będzie to też niestety związane z jakimś obciążeniem, trudnością fizyczną. To na pewno karty tarota pokazują. Praca będzie stabilna. Praca będzie bezpieczna, praca będzie za dobre pieniądze, ale dużo siły, czy to fizycznej, czy psychicznej, będziecie musieli w nią stety bądź niestety włożyć. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, nadal będziecie pracowali. Wasza praca jest tutaj bezpieczna i o jej utratę martwić się nie musicie. Aczkolwiek mam pokazane, że wiele będzie w tym roku na waszych barkach oraz wiele w pracy będzie od was zależało. Także musicie uzbroić się tutaj w cierpliwość i zakasać rękawy, gdyż będzie bardzo dużo roboty. Jeżeli chodzi o finanse dla zodiakalnych koziorożców, będą one dobre, aczkolwiek nie będzie to jakiś wielki fenomen finansowy. Na tyle, na ile sobie zapracujecie, tyle będziecie mieć. Biedy na pewno w 2023 roku klepać nie będziecie. Jeżeli chodzi o miłość, jesteś singlem, singielką i pytasz mnie, czy znajdziesz nową miłość w tym roku? Tak, poznasz tutaj kogoś bardzo ciekawego. Osobę z silnym charakterem, osobę, która będzie po przejściach, ale osobę, która będzie fajnie potrafiła do ciebie podejść. Wasza relacja będzie się rozwijała i będziesz, koziorożcu, zadowolony, że poznałeś kogoś, kto będzie potrafił troszeczkę ujarzmić twoje ostre rogi. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, będziecie nadal w swoim związku, miłość tutaj się nie skończy, aczkolwiek mam pokazane tutaj to, że jedna strona będzie dominowała nad drugą. Może jednak warto byłoby popracować nad tym, aby więcej równowagi było między wami w waszej relacji. Musisz dopasować sytuację do siebie, czy to mowa o tobie, czy o twoim partnerze. Dopasuj to do siebie, drogi koziorożcu. Mam pokazane, że w 2023 roku jedna osoba bardzo dominuje, a druga osoba jest bardzo podległa. No i niestety, jeżeli jest taka sytuacja, no to mogą być jakieś spięcia, zgrzyty, no i poczucie niesprawiedliwości. Ale dalej będziecie w swoim związku. Jeżeli chodzi o zdrowie dla zodiakalnych koziorożców, zdrowie będzie dobre. Jest pokazane tutaj wyzdrowienie, pokonanie trudności zdrowotnych. Także jeżeli masz jakiś problem zdrowotny, to karta tarota mówi o tym, że w tym roku zostanie on pokonany. Jedynie troszeczkę zwróć uwagę na ciśnienie krwi oraz na kończyny górne.
Ślicznie Wam, moje drogie koziorożce, dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie serduszko w komentarzu, aby Wam się wiodło w nowym roku. Jeżeli ktoś z Was chciałby taką prywatną, indywidualną kartę tarota na nowy rok z opisem, oczywiście ode mnie, no to jest taka nowa usługa w mojej ofercie. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu, a Wam życzę samych pięknych chwil. Pozdrawiam.